trening driftu swoim samochodem, jeden trening, to jest koszt około, nie wiem, 10 tysięcy złotych. Sam trening, a runda myślę, że w granicach 20 tysięcy, plus tam dochodzą jakieś wpisowe, trzeba przygotować samochód. Powiedz mi, czy z perspektywy czasu uważasz, że to jest ciężka praca? Mi się wydaje, że ja aktualnie robię to, co bym chciała robić, czyli ten samochód i ta motoryzacja. Kurde, nie mam chyba takiego swojego jakiegoś celu wielkiego jako twórca. Chciałabym taką moją rzeczą aktualną to jest to właśnie, żeby tym moim dzieciaczkom pokazywać tą motoryzację. I ja się tym cieszę, że ja im mogę to pokazywać, że oni idą razem ze mną w tej przygodzie. Ostatnio zadałem Julice to pytanie, jak była u mnie na wywiadzie w studio. I tobie też je zadam. Czy masz poczucie, że ekipa czerpie z was zyski? Że jesteście pewnym produktem, które ekipa sprzedaje. Cześć, jestem Kasia Fusiolka, a to jest mój samochód. Kasia, to skoro jesteśmy przy samochodzie, no właśnie, to powiedz mi, jak wygląda w ogóle historia kucyka oczywiście. Oj, historia jest dosyć ciekawa, bo jest to samochód, który miał być moim tak zwanym gruzem, czyli miał to być samochód do upalania, typowo. Jakby no tak. Auto, które wyjeżdża tylko po to, żeby się nad nim trochę pastwić. Później zrobiłam je trochę pod siebie, bo ja bardzo lubię stuningowane furki, czyli jak jest samochód albo cokolwiek, motocykl, to musi być widać, że jest to mój. Mhm. Czyli zrobiłam mu właśnie tutaj okleinkę. Zamówiłam oczywiście spoiler. Ja uwielbiam bardzo duże spoilery. Jeżeli auto nie ma spoileru, to nie jest mój samochód. Musi mieć chociaż jakiś mały. No i zaczęłam sobie nim jeździć. W międzyczasie zdarzył się wypadek naszego Mercedesa, więc nim jeździłam jeszcze więcej. Aż jakoś się tak emocjonalnie do niego przywiązałam i aktualnie uważam, że no jest to bardzo znany samochód w Polsce. Jest bardzo znany, ale właśnie tutaj pytanie od razu, czy nie jest tak faktycznie, że gdzieś tam jedziesz na ulicy nim i od razu ludzie zdjęcia robią, coś tam próbują, nawet Werka ostatnio miała taką sytuację, że ktoś tam na ulicę wybiegł do niej, żeby zdjęcie zrobić, co wydaje się trochę no, niebezpieczną sytuacją, gdzie kiedy masz aż tak rozpoznawalny samochód. Ja nie miałam nigdy takiej sytuacji, ale prawdą jest to, że ja bardzo lubię się wyróżniać na drodze, więc mi sprawia to ogromną przyjemność, jak widzę, że jacyś moi widzowie mi machają albo pokazują, żebym mu tam dała jakoś tam trochę więcej gazu, żeby on sobie piernął z tego wydechu. Więc ja się bardzo cieszę i też cieszy mnie to, kiedy na przykład idę do sklepu i wracam i jest grupka ludzi przy moim aucie i po prostu na mnie czekają. Ja uważam, że to jest fajne i słodkie i ja to lubię, więc tego nie będę zmieniała, ale nigdy nie miałam sytuacji, żeby było coś niebezpiecznego. Ale powiedz mi właśnie, bo to nie jest twój jedyny samochód. To nie jest mój jedyny samochód, to jest jeden z czterech. I powiedz mi właśnie, jak sytuacja, trochę nawiązując tutaj do kucyka, do pony. Historia z poniakiem, czyli moim nowym samochodem Subaru, jest taka, że no, jak już wiemy, straciłam na nim ogrom pieniędzy i aktualnie go jeszcze tutaj nie ma, ale dokładnie dzisiaj jest ten dzień, w którym on na lawecie właśnie dociera do Gliwic, do warsztatu, gdzie silnik, po który jechali moi ludzie 15 godzin w jedną stronę z Estonii, przywieźli go na busie i on prawdopodobnie jest, że on pasuje, więc ja trzymam kciuki za to, że być może nawet jest to kwestia tygodnia, że ten samochód już będzie jeździł, ale ja się nie nastawiam, bo przez to, że wtedy byłam nastawiona, że wszystko będzie dobrze, o, na pewno będzie dobrze, bo przecież wszechświat mnie lubi i ja jestem taka, że jak się czegoś chce, to na pewno jest tak, jak ty chcesz. No ale się okazało, że jednak nie, więc teraz jestem bardzo zachowawcza w tym i jak ktoś pyta, to mówię, że może być za tydzień, ale może to być tak naprawdę za miesiąc. To może przejdźmy sobie trochę teraz na ogród i porozmawiajmy trochę więcej. Dobra. Kasia, to może trochę pogłębimy ten temat zarówno samochodów, ale może samego driftu, bo zastanawiam się, jest to świat trochę, w którym obecność kobiety jest czymś, może nie tyle, że dziwnym, ale niespotykanym. Jak ty się odnalazłaś na początku? Ja zawsze mówię, bo to pytanie, nie oszukujmy się, zdarza się często u mnie. Ja zawsze odpowiadam tak, że jestem trochę przyzwyczajona, bo ja wywodzę się z tego, że grałam w Counter-Strike'a tam profesjonalnie, tak, coś tam kiedyś. I tam też była taka sama sytuacja, że w CS-a grali głównie mężczyźni, więc to też było dosyć tam niespotykane, jak to można nazwać, więc teraz jestem przyzwyczajona, ale ja się czuję cudownie w tym środowisku motoryzacyjnym i uważam, że
nie wiem, jesteśmy jak taka jedna wielka już rodzina, że te wszystkie osoby, które poznałam w przeciągu, no w sumie to tylko roku, to one są mi bardzo bliskie i teraz też w tej sytuacji z Poniakiem bardzo dużo osób do mnie pisze i mi pomaga, więc czuję się super. A czy jest to niespotykane? No pewnie tak, ale myślę, że jest to tylko i wyłącznie plus dla mnie, że przez to, że jestem tą dziewczyną w motoryzacji, to bardziej jestem rozpoznawalna przez to? Tak mi się wydaje, że jest to dla mnie akurat plus. No powiem Ci, że nawet ja byłem w szoku ostatnio, jak podczas filmu pokazałaś, że byłaś na evencie, gdzie był głównie dla kobiet. O tak, tak. Tak, i powiem Ci, że nie sądziłem, że tego typu eventy są nawet. To był pierwszy tego typu event i to organizowała Kamila Motofredka. Tak. I ja sama byłam w szoku, że było aż tyle dziewczyn tak dobrze jeżdżących, więc no, fajnie było to pokazać szerszej publice i ten event się naprawdę odbił bardzo pozytywnym odbiorem wśród ludzi i wydaje mi się, że będzie to takie stałe wydarzenie co roku organizowane i też fajnie było poznać te wszystkie babki, które wspierały. Bo często się też mówi, że dziewczyny są takie zawistne, tak. A tam totalnie tego nie było, wszystkie się wspierałyśmy, były totalnie różne poziomy, czyli ja, która no jestem początkującą no tak. I też dziewczyny, które biorą udział w driftingowych mistrzostwach polskich, tam w klasie pro, gdzie to naprawdę już trzeba mieć duże umiejętności i wszystkie na jednym torze trenowałyśmy i to było naprawdę super wydarzenie. Ja się zastanawiam trochę od innej strony faktycznych tych przygotowań do wystartowania w zawodach, jak to wygląda i przede wszystkim finansowo, bo wiemy, że opony się marnują strasznie, tuningi, to wszystko kosztuje, ale przykładowo, jeżeli jedziesz na zawody, jakie to są, z jakimi to kosztami się wiąże? No ja jeszcze nie startowałam w takich typowo zawodach, ale no z tego co wiem, to też zależy w jakich zawodach startujesz, bo są te takie wyższej rangi i są troszeczkę niższej rangi, ale myślę, że w ogóle trening driftu swoim samochodem, jeden trening, to jest koszt około, nie wiem, 10 tysięcy złotych. Sam trening, a runda myślę, że w granicach 20 tysięcy, plus tam dochodzą jakieś wpisowe, trzeba przygotować samochód, ten samochód musi mieć te atesty, klatki zrobione i wszystko musi się zgadzać z wymogami, żeby też było bezpiecznie. Kierowca musi mieć bieliznę taką, która nie podpali się w czasie jakiegoś pożaru, więc to są nawet skarpetki, które muszą być dokładnie takie skarpetki nawet z atestem muszą być, żeby wszystko było bezpiecznie, więc to są naprawdę ogromne koszty. No i koszty samochodu, które są jednak największe. No i zazwyczaj jest tak, że te auta się po prostu psują, bo są to przeciążenia dla całego samochodu i normalnością jest to, że te auta się psują. No właśnie, trzeba cały czas inwestować, ale powiedz mi, czy właśnie w momencie, kiedy pojawiły się problemy spony, nie miałaś takiego momentu zawahania? Miałam moment zawahania, czy to jest tego wszystko warte, bo równie dobrze mogłabym sobie odłożyć już na jakieś moje mieszkanie albo dom, ale później szybko się sprowadziłam na ziemię, że to jest coś, co ja kocham i ja z tym idę aktualnie przez życie i jakby teraz to zniknęło z mojego życia, to ja bym tak naprawdę nie była szczęśliwa i co z tego, że miałabym tam ileś tysięcy w kieszeni, skoro mi by tego brakowało. Więc... No z drugiej strony to są tylko pieniądze też. Tak, to są tylko pieniądze, a uważam, że człowiek bez pasji jest trochę bardziej nieszczęśliwy, więc dla mnie jest ta pasja ważna i chcę ją mieć przy sobie. A myślisz też, że widzowie, których masz na swoim koncie, dopasują się trochę do tego kontentu? Bo jednak nawet filmiki, które ostatnio wstawiasz, są stricte naprawdę już motoryzacyjne. One są motoryzacyjne, ale też są zrobione w taki sposób, żeby moja młodsza widownia wiedziała, o co chodzi i żeby im się też to przyjemnie oglądało. Czyli staram się mieszać mój kontent z taki jak miałam, czyli family friendly, taki zabawowy, razem z motoryzacyjnym i kiedy mi się to udaje, niekiedy nie, ale też nie chcę przechodzić na taki kontent poważny. Na przykład Budda ma taki już typowo, on się też bardzo dobrze zna, siedzi w tym no, praktycznie całe swoje życie, a ja tak naprawdę zaczęłam 2 lata temu, myślę, więc też nie mam takiej wiedzy i ja się trochę tak bawię tą motoryzacją i mam taki cel, żeby właśnie moi młodsi widzowie kojarzyli mnie z tymi autami i żeby ich też zajawić na tą motoryzację, że może, nie wiem, ktoś za kilka lat do mnie podejdzie i powie, że on teraz startuje w jakichś zawodach, a widział to u mnie. A zdarzyły Ci się takie sytuacje, gdzie ktoś tam ze znajomych powiedział: ej, weź Kasia, pokaż jak driftujesz. No jasne, że tak. Myślę, że jest to normalne dla osoby, która się tym zajmuje, no ale trzeba uważać na drodze. Też pamiętajmy, że samochód
w naszych rękach to jest takie no, narzędzie, gdzie można zrobić komuś krzywdę, można zrobić sobie krzywdę. Tak. Więc no, trzeba uważać i też tutaj apeluję do młodych osób, żeby oni na pewno siebie uważali, bo teraz te samochody mają dużo więcej mocy niż kiedyś i no, to nie jest gra komputerowa, że się ktoś zrespi, nie? Tak. To trzeba uważać. Dosłownie. No. Także naprawdę również tutaj apeluję, żebyśmy zwracali na to uwagę. Czy wiążesz z tym taką dłuższą przyszłość, że faktycznie czy chcesz osiągnąć pewien cel i sobie postawić kolejne wyzwanie dotyczące innego, na przykład hobby? Czy jest to pewnego rodzaju zajawka długofalowa? Wydaje mi się, że jest to długofalowa, bo ja od 16 roku życia miałam coś tam związek z motoryzacją przez motocykle i tak dalej. A moim celem jest stanięcie na podium. Ja mam nadzieję, że to się w końcu uda. Jak kiedyś zobaczycie mnie na podium w drifcie, to wiedzcie, że to jest spełnienie mojego marzenia, więc jeżeli mi się to uda w tym roku, nie wiem, może w tym roku, może za rok, to jest taki mój odhaczony cel. Ale to nie będzie tak, że ja sobie potem zrezygnuję, tylko sobie wyznaczę coś innego. Nie chcę startować w profesjonalnych zawodach. Bardziej okay. się czuję jako, jak to nazwać, maskotka aktualnie mm-hmm. driftu w Polsce i chciałabym być blisko tego, na przykład, nie wiem, prowadzić coś, być na wydarzeniach jako pomoc, organizator, osoba, która jest reklamą jakiegoś mm-hmm. wydarzenia, tak. niż właśnie jakiś profesjonalny zawodnik. Nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałam, to zdanie. Tak, ale w 100% wiem, o co chodzi. Żebyś tak. jednak była w pewien sposób identyfikowana jako driftem. Osoba z drift. Mm-hmm. Tak. Bym chciała, żeby to wyglądało, ale jednak takim moim celem naprawdę jest to, żeby jakieś tam zawody wygrać albo chociaż być na tym trzecim miejscu. Ale tutaj wspomniałaś, że na przykład organizatorem, mm-hmm. czy planowałaś właśnie, żeby zorganizować jakiś event motoryzacyjny dla, powiedzmy, osób, które dopiero zaczynają taki amatorski? Myślę, że to jeszcze nie jest czas dla mnie, że za mało w tym siedzę, muszę się jeszcze bardzo dużo nauczyć i też chciałabym mieć naprawdę dużą wiedzę, żeby się wziąć za coś takiego, ale mogę być na przykład kogoś, nie wiem, prawą ręką, lewą ręką na takim wydarzeniu. Tak. Mi nawet sprawia przyjemność na takim wydarzeniu samochodzenie i ogarnianie jakichś rzeczy. Okay. Samo to, że ja mogę tam być, to jest dla mnie ogromne szczęście, więc jeżeli to jeszcze by była dla mnie praca, to w ogóle już jestem, wiesz, spełniona. No słuchaj, no ja mam nadzieję, że to się uda i faktycznie zobaczymy Cię na podium. Też mam taką nadzieję. I przede wszystkim przygoda z samochodem szybko się zakończy i szczęśliwie. Z poniakiem w sensie. Tak, oczywiście, no, że tak. Mam nadzieję, że będzie jeździł już niedługo i będę mogła się nim w końcu nacieszyć, bo też śmieszna historia jest taka, że ja nim nigdy nie jechałam. Że jakby ten silnik padł, zanim ja się nim przejechałam. Jeździli tylko mechanicy, no ja nie. Ale to czekaj, to w momencie nawet jeżeli pokazywałaś dżęziakom mhm. czy tam z ekipy, okej. Okay. Ja nim nie jechałam, dlatego też na tym nagraniu to już było coś nie tak z tym silnikiem mhm. i pojechał Mati, moja osoba, która się zajmuje moimi samochodami, bo to auto po prostu gasło. I gasło, okay. trzeba było go trzymać na obrotach. On wiedział, jak to zrobić, bo ono po prostu dojechało na to miejsce, gdzie byłam umówiona. Raz nam zgasło na światłach, to trzeba było go podpiąć pod komputer i usunąć błędy, żeby on odpalił drugi raz. Więc to naprawdę było skomplikowane nim dojechać i też na nagraniu, dlatego ono nie gazowało, nie było odpalone, no bo się baliśmy, że no coś jest nie tak, no i to była prawda, że no coś było z tym autem nie to tak. wiele wyjaśnia w takim razie. Tak jest. Kasia, to sobie teraz trochę porozmawiamy, nie tylko zaczęliśmy od driftu, ale teraz porozmawiamy o, no właśnie, tej strony Twojej twórcy internetowego. Mhm. Powiedz mi, czy z perspektywy czasu uważasz, że to jest ciężka praca? Nie. Uważam, że mam najłatwiejszą pracę względem zarobków, jaka jest możliwa, która daje masę możliwości. Mhm. I rzeczywiście, ja się zgadzam z tym, co mówią niektórzy twórcy, że psychicznie jest obciążająca, bo jest bardzo kreatywna. Tak. Więc no, jak ci się kończą pomysły w głowie, to wtedy to masz coś takiego, że ty musisz coś wymyślić. Więc automatycznie zdarzają się sytuacje, kiedy ty nie masz pomysłu i coraz bardziej ci wchodzi na głowę to i ty nie masz godziny odpoczynku w głowie, bo ty cały czas myślisz, Jezu, muszę coś wymyślić, bo nic nie wiem. Tak. Ale podsumowując, jest to łatwa praca. Tylko właśnie obciążenie psychiczne, ta mhm. strona kreatywna, okej, okay, ale do tego dochodzą akcepty, rzeczy, których też czasami nie możesz pokazać, bo jednak jest to content family friendly, więc mhm. musisz strasznie uważać na to, co publikujesz.
wydaje mi się, że to też jest strasznie obciążające, że czasami blokuje w pewien sposób. Ja uważam, że w życiu jestem trochę też family friendly człowiekiem, okay. Więc ja nie mam z tym problemu. Wiadomo, że chodzę na imprezy, to tego nie pokazuję za dużo, ale myślę, że to jest takie normalne, że jak się ma 26 lat, to się chodzi na imprezy. Ale czy jakieś, nie wiem, akcepty, robienie zdjęć jest trudną pracą? Zależy dla kogo, dla mnie nie. I jakbym miała powiedzieć, to dla mnie to nie jest trudna praca, jest łatwa i właśnie odnośnie do tego, ile my zarabiamy za to, no to można powiedzieć, że jest to naprawdę łatwa i przyjemna praca. Tak. I przyjemna praca. No tak, jednak stosunek zarabianych funduszy do tego, co robicie, no to oczywiście, że tak. Wczoraj gigantyczne wydarzenie. Gigantyczne wydarzenie, nawet mam tutaj jeszcze opaskę nieściągniętą, ekipa festiwal, zgadza się. No właśnie, powiedz mi, jak tam wydarzenie minęło i czy jesteś zadowolona z tego, co udało Wam się wszystkim tak naprawdę zrealizować? No ja się czuję już trochę takim dinozaurem w ekipie, no bo ja też nie grałam ani jednej piosenki wczoraj. Byłam tylko na podziękowaniu, na zygzaku. Na końcu i powiem Ci, że ja 4 razy się wzruszyłam na tym, na trybunie. Pierwszy raz w ogóle, jak weszłam na trybuny, jeszcze się nie zaczął koncert ani nic i wszyscy ludzie już weszli i odpalili latarki. I ja mówię, że te 17 tysięcy osób, czy ile tam było, to są wszystkie osoby, które wiedzą, kim ja jestem. Nawet teraz mi się trochę zrobiło, wiesz, no, ja jestem w ogóle bardzo emocjonalna, co widać po moich odcinkach. Ja bardzo często płaczę, jak jest coś ważnego dla mnie, więc no, zrobiło dla mnie ogromne wrażenie i też widząc, jaką jesteśmy potęgą, bo już to można tak nazwać, że ekipa to jest potęga i wczoraj to był taki historyczny dzień, gdzie ja go na pewno zapamiętam i no, było niesamowicie dobrze patrzeć na to, że ci wszyscy ludzie tak dobrze się w ogóle bawili, nasi widzowie, no jestem ogromnie zadowolona i wszystko wyszło idealnie. Jestem też bardzo dumna z dzieciaków, że oni się tak spełniają i mega im też zazdroszczę tego, że oni mogą przeżywać, wiesz, że wychodzą na scenę, gdzie jest tyle osób i oni wszyscy znają te piosenki, oni skaczą, oni się czują jak ryba w wodzie tam. Dosłownie. Super wyglądali na scenie, Werka w ogóle, jaki występ. Ona już spokojnie, ona, ja już jej to wczoraj powiedziałam, jak tutaj przyszła na after do nas, że ona wygląda jakby ona z tego żyła, z koncertowania. No, no wow. Tak, i po Werce widać, że naprawdę ją to cieszy, ona się, że tak to wyrażę, jara tym. Tak. I ona ma wszystko dopracowane na, na tip-top. Tak. Tancerze, te efekty, no ja jestem pod wrażeniem. Ale zawsze, co lubię o czym wspominać, było 17 tysięcy osób, to wejdź na swojego Instagrama i zobacz, ile osób Cię obserwuje. No właśnie, czyli ile osób wyświetla Twoje story. Ja tam siedziałam na tej widowni i mówię, wow, 17 tysięcy osób, a później w głowie obserwuję 1,5 miliona osób. Tak. I to jest taki ogrom ludzi, że na co dzień ja sobie nie zdaję sprawy, ile tych osób mam na tym Instagramie. No ale wow, no jestem mega wdzięczna, że to tak wyszło i że jestem też w tym miejscu, jakim jestem. A z perspektywy czasu, teraz masz decyzję albo działać na własną rękę, albo dalej tworzyć przy ekipie. Jaką decyzję byś podjęła? Przy ekipie. Przy ekipie. Ekipa to jest... Już trochę wydaje mi się, że trochę też rodzina, bym powiedział w pewien sposób. Jest to rodzina, chociaż teraz już się boję używać tego słowa, no bo wiadomo, że tam wszyscy zawsze śmieją, że o, rodzina, rodzina, a później się rozpada, nie? Więc raczej tego słowa już nie używamy, ale jesteśmy grupą, która może zrobić wszystko, mam wrażenie. Że jeżeli ktoś z nas na coś wpadnie, to on to po prostu jest w stanie zrobić. Jeżeli ekipa przychodzi do jakiejś firmy z pomysłem, to mam wrażenie, że ta firma z automatu, ona chce w tym być. Że ona słyszy ekipa i ona mówi, ja chcę, tak, zgadzamy się na wszystko, dajemy pieniądze, robimy ten pomysł. No tak. Bo mi się kojarzy, że ekipa to jest sukces. Jakby co my nie zrobimy, to po prostu wychodzi. No powiem Ci, że nawet tak się zastanawiając, no to w ekipie chyba nie ma nic, co by nie wypaliło. Bo wszystkie duże projekty, o których my wiemy oczywiście, to są gigantyczne projekty, które naprawdę, w których są zaangażowane mnóstwa liczba osób i to wszystko śmiga. Tak, ale powiem Ci, że są projekty, które nie wypaliły, ale one po prostu były przykryte ogromnym sukcesem kolejnego projektu, bo Łukasz w ogóle tak ma, że on robi kilka rzeczy i wymyśla kilka różnych rzeczy i po prostu któryś z nich nagle łapie, tak jak były lody ekipy. Tak. No nikt się nie spodziewał takiego sukcesu. Ja jestem do teraz w szoku i też jest śmieszna sprawa z tym związana, że jeżeli jest ktoś starszy, rodzic na przykład jakiegoś naszego widza i nie do końca wie, kim my jesteśmy, to ja mówię,
a zna pan lody ekipy? I oni wtedy, aha, i ja mówię, tak, no to jest, to właśnie ja jestem z tej ekipy, więc to jest taki mem, że jak ktoś nie wie, kim jesteśmy, to wystarczy powiedzieć, że lody ekipy i już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ale powiem ci śmieszny fun fact, że do tej pory na OLX-ie czy innych papierki. Platformach papierki kupisz. Ja kiedyś kupiłam za 250 zł papierek po lodzie ekipy pod mój odcinek. Okej. Okay. Dostałam razem z laurką. Dziękuję za zakup, coś tam mega urocza to było. Śmiesznie by było, gdybyś dostała jeszcze z własnym podpisem. No tak, tak, prawda. Ale no faktycznie, ekipa to jest jedna wielka potęga. Mhm. Tylko pytanie, czy ty też nie odczuwasz trochę takiej presji jako twórca internetowy, że cały czas musisz być na tych najwyższych obrotach, nie możesz sobie czasami pozwolić na te wolne i cały czas musisz tworzyć, dostarczać content. Ja już nie mam czegoś takiego. Ja sobie działam w swoim zakresie. Ja mam swoje firmy, które są głównie związane ze mną i z tym, co ja lubię, a przy czym należę do ekipy, więc jak są jakieś wydarzenia, takie jak festiwal, czy jakieś wyjazdy, czy potrzebuję grupowego odcinka, no to wtedy jesteśmy razem, ale ja się nie czuję już aż tak związana z tym, że muszę się dostosować do kontentu ekipowego, tylko ja już się czuję, że ja już mam swój kanał, ja jestem Kasia Fusiarka, mam swoje, tak. Ale przy czym należę do grupy ekipa i możemy razem też robić te zarąbiste rzeczy. Ostatnio zadałem Julice to pytanie, jak była u mnie na wywiadzie w studio i tobie też je zadam. Czy masz poczucie, że ekipa czerpie z was zyski, że jesteście pewnym produktem, który ekipa sprzedaje? No tak, ja myślę, że o to właśnie w tym chodzi, ale to jest też czerpanie korzyści z dwóch stron. Mhm. Czyli ekipa czerpie korzyści z tego, że ja jestem w ekipie, ale ja również czerpię korzyści z tego ogromne, że ja jestem w ekipie, więc to jest taka, myślę, że uczciwa wymiana, z której każdy jest zadowolony, każdy jest szczęśliwy i mi naprawdę warunki, na jakich jestem w ekipie, bardzo pasują i uważam, że są bardzo dobre. Nie zadałem tego pytania bez powodu, bo faktycznie gdzieś tam w internecie pojawiają się nieraz jakieś wpisy, że bo Fris zrobił z ekipy maszynkę do zarabiania pieniędzy i tak dalej, a ludzie nie zdają sobie sprawy, że to jest po prostu transakcja wymienna, bym tak to ujął. Tak, to jest w ogóle naturalne. Chociaż to jest maszynka do pieniędzy, ale my też przy tym zarabiamy. Oczywiście, my też, że tak. Przy tym możemy spełniać marzenia i robić rzeczy, no, których byśmy, nie wiem, nie śnili jeszcze tam kilka lat temu, więc no, to jest uczciwa wymiana. A jakie są takie twoje marzenia związane z twórczością w internecie? Z twórczością w internecie? Mi się wydaje, że ja aktualnie robię to, co bym chciała robić, czyli ten samochód i ta motoryzacja. Kurde, nie mam chyba takiego swojego jakiegoś celu wielkiego jako twórca. Chciałabym taką moją rzeczą aktualną to jest to właśnie, żeby tym moim dzieciaczkom pokazywać tą motoryzację. I ja się tym cieszę, że ja im mogę to pokazywać, że oni idą razem ze mną w tej przygodzie. Tak. No i że oni mnie w tym wspierają. Tak, no bo jednak gdzieś tak jak już wspomniałaś, wyróżniasz się po prostu na tym tle i fajnie też pokazać młodym ludziom, że to, że ja to robię, to nie znaczy, że ty też tego nie możesz zrobić. Tak. Jakby każdy może mieć marzenia, a to, że możesz nie pasować do grupy, nie jesteś facetem, tak. No. Nadal możesz to robić. Ja uważam, że to jest mega plus, że tak. Ja jestem dziewczyną w tym. To mi też bardzo pomaga, myślę. Mhm. No i to jest fajne. A kiedyś zdarzyło ci się, żebyś faktycznie była dyskryminowana, czy na płaszczyźnie gier, czy chociażby na płaszczyźnie tutaj teraz motoryzacyjnej, że byłaś dyskryminowana ze względu na to, że jesteś kobietą? Na samym początku tak, w grach, przez to, że byłam po prostu słaba, ale ja w pewnym momencie naprawdę czułam się dobra w tego CS-a i ja wiedziałam, że nikt nie jest w stanie jakby mnie zatrzymać w grze. Ja po prostu się ich nie bałam i ja mam bardzo dużą pewność siebie, jeżeli chodzi o gry komputerowe i ja totalnie wiem, że jeżeli ktoś mi tam coś powiedział na początku meczu, to ja wiem, że i tak będę najlepsza. Wiedziałam, że i tak będę najlepsza i tak on na końcu będzie wychodził z tego serwera z podkulonym ogonem, więc nigdy nie miałam tak, żeby się jakoś, nie wiem, zamknąć w sobie z tego powodu, a w motoryzacji nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi coś napisał. Nigdy. To są same pozytywne komentarze. A czy Kasia, która jest w internecie pod pseudonimem Fusiarka, jaka jest Kasia w rzeczywistości? Kiedy jest w domu, kiedy jest sama? Myślę, że bardzo podobna do tego, jak jestem w internecie. Oczywiście mam jakieś swoje rzeczy, których nie pokazuję, bo są jakieś moje prywatne, ale myślę, że
większą częścią mojego życia się dzielę i jestem bardzo podobna na żywo jak w internecie. Nawet bym powiedziała, że na żywo jestem trochę bardziej towarzyska. Okay. Tak mi się wydaje, że na żywo odbiór ludzi, którzy ze mną poznawali się ze mną, zawsze był bardzo pozytywny, taki, że jestem bardzo otwarta, że się nie wstydzę, a w internecie trochę ten obraz jest taki, że jestem zamknięta w sobie i wstydliwa. I tak rzeczywiście było kilka lat temu, ale teraz się trochę zmieniło. Ja też się śmieję z tego, że ludzie się, niektórzy zatrzymali na tym, że ja mówiłam 5 lat temu, że ja się nie maluję. I dalej, teraz jak wypuszczamy kosmetyki, to jest, że przecież Kasia mówiła, że się nie maluje. No okej, ja to mówiłam 5 lat temu, a teraz się maluję i tak. To nawet codziennie i też sobie testuję różne kosmetyki. Więc trochę się tutaj już pozmieniało, ale nie wydaje mi się, żeby się ta Kasia internetowa z tą na żywo jakoś dużo różniła. A często masz problem z tym, żeby zachować balans pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym? Bo jednak u was to się wszystko gdzieś po części miesza. Jest bardzo cienka linia. Teraz już nie. Nawet wydaje mi się, że moi widzowie są nauczeni tego, że ja mam swoich przyjaciół nieinternetowych i też często dodaję z nimi jakieś relacje, bo z nimi też spędzam czas. Atakuję cię jak mucha, mówię. Tak. Dobra. Czekaj, bo zapomniałam jakieś pytanie. Czy jest łatwo... Ta linia życie zawodowe, życie prywatne. Więc teraz już nie, teraz wydaje mi się, że mam bardzo to zbalansowane tak, że mi jest tak dobrze. Czyli co chcę pokazać, to pokazuję i o tym mówię, a czego nie chcę, to zachowuję dla siebie i myślę, że jest to naturalne i jest też zdrowe dla mnie i dla mojej głowy. Tak, i tu od razu rodzi się pytanie, jeżeli chodzi o znajomych. Czy jednak znajomi w momencie, kiedy masz zasięgi, robisz fajne rzeczy, nie próbowali w pewien sposób czerpać z tego korzyści? Nie, bo to są moi przyjaciele, których ja znam ponad 10 lat i ja wiem, że oni nie są ze mną dlatego, że jestem popularna, tylko są ze mną i spędzają ze mną czas, bo mnie po prostu lubią. Tak. I ja tak samo, jakby to działa w obie strony, więc ja im ufam w 100% i oni są ze mną i mnie zależy na żadnych oznaczeniach. Nigdy nie miałam sytuacji, żebym poczuła, że o, może on coś ode mnie chce, albo ona coś ode mnie chce w życiu i nigdy bym ich o to nie podejrzewała. Tak, i powiem ci, że ja zawsze jestem ciekawy takiej perspektywy, ale z każdym twórcą, z którym nie rozmawiam, faktycznie, jeżeli to są przyjaźnie od X lat prowadzone, to są bardzo mocne przyjaźnie, które w sumie tak. Przyjaźnie każda inna. Ale ja w ogóle mam tak, że nawet jeżeli poznaję kogoś teraz już w tej sytuacji, jakiej jestem, że jestem popularna, to ja nie zakładam, że on chce ode mnie jakieś korzyści, ale fakt jest taki, że o tym mówiłam, że ja nie do końca ufam influencerom. Że ludzie, którzy nie są związani z influencingiem i tak dalej, super, jestem mega dla nich otwarta, towarzyska i im ufam od razu, a influencerom nie do końca. Mimo, że jestem influencerem, to jakoś tak nie ufam influencerom, takim nowo poznanym. No tak, ale z czego to wynika? Kurczę, no głupio jest o tym powiedzieć, bo ja jestem w tym świecie. Ale wiesz co, wydaje mi się, że osoby, które nie są może z tego świata, nie chodzą na eventy, nie znają tych osób z internetu, to pewne podejrzenia mają, bo nawet widać czasami na TikToku, jak wyglądają przyjaźnie. Tak, właśnie to mnie chyba przeraża. Tak. To mnie bardzo przeraża i też zawiodłam się na kilku influencerach, dlatego chyba się robi taka u mnie bariera przed tym, że ja nie wiem, nie chcę się do końca zagłębiać, że lubię te osoby, ale nie wpuściłabym je tak bardzo do swojego życia prywatnie. Tak mi się wydaje, że tak to wygląda. A jak wygląda sytuacja właśnie tutaj, to jest znowu granica, relacji prywatnych z dżęziakami? Moje prywatne z dżęziakami? Tak, czy faktycznie one są? Czy pojawiają się tylko i wyłącznie, kiedy dżęziaki czy tam członkowie ekipy przychodzą gdzieś tam na odcinki? Ja myślę, że moja prywatna relacja z dżęziakami i tam z osobami z ekipy, które nagrywają na kanał Ekipa, jest w ogóle mocniejsza prywatna niż internetowa, bo no, na Gen Z kanale to ja nie wiem, kiedy ja ostatni raz byłam na jakimś odcinku, a jednak prywatnie się spotykamy na jakieś, nie wiem, śniadanka, gdzieś tam w biurze się przetniemy, więc ta relacja jest i jest bardzo dobra ta relacja. I też wiem, że jeżeli ja bym miała tam jakiś problem, to każda osoba aktualnie, która jest w ekipie, by mi pomogła i ja bym zrobiła to samo, więc te relacje są i są prawdziwe. To powiem ci, że gratuluję ci takich relacji, bo jednak fajnie mieć kogoś przy sobie, z kim możesz szczerze porozmawiać,
gdzieś tam na temat, który Was łączy, bo czasami nawet osoby z prywatnego gdzieś otoczenia nie potrafią zrozumieć tego, co Ty możesz odczuwać, będąc twórcą internetowym. Tak. I fajnie jest mieć zaufaną osobę, która faktycznie Cię wysłucha i będzie rozumiała. Doradzić też może w tej kwestii, że my siedzimy w tym świecie i po prostu jest łatwiej. My często w ogóle w naszej grupie ktoś wysyła na przykład zdjęcia do posta i mówi, które najlepsze, albo w którą miniaturkę byście chcieli, albo jaki tytuł do takiego filmu, i my sobie pomagamy nawzajem i to jest właśnie spoko. Dlatego trochę na początku powiedziałem, że jak rodzina, bo jednak zachowujecie się wszyscy jak takie bliskie osoby, które nie czują między sobą konkurencji, tylko jako jedno wielkie wsparcie. Tak, ja uważam, że my jesteśmy bardzo wspierającą grupą dla siebie i też taką właśnie emocjonalnie dojrzałą. Tak. Czyli jeżeli jest jakieś spięcie u nas w grupie, to nie ma tak, że nie wiem, jest obgadywanie za plecami, tylko ja wiem, że to nie wiem, będzie trwało chwilę i ktoś pójdzie do tej osoby albo napisze, żeby wyjaśnić tą sytuację i ona jest wyjaśniona. Tak. I nie ma kłótni, że ktoś, nie wiem, rzuca talerzami, krzyczy i tak dalej, tylko to jest naprawdę rozmowa, taka argumenty, po prostu dorosłe wyjaśnienie tak naprawdę sytuacji. Tak, dorosłe podejście do tematu, a nie jakieś tam wyzywanie się i wychodzenie, tylko jest problem, wyjaśniamy go, jest super. I tak to u nas wygląda. Czego mogę Ci życzyć na sam koniec? No podium. No podium to jest chyba oczywiste, ja tego Ci nie będę życzył, bo ja wiem, że to się wydarzy. No mam nadzieję, że tak. Ale żeby to się stało, to naprawdę tego Ci życzę i mam nadzieję, że się będziesz spełniać na tej przestrzeni, na tej płaszczyźnie, bo to jest najważniejsze. I działaj dalej, leć jak rakieta. Dzięki, dziękuję bardzo. A najlepiej leć w samochodzie pony. No, to najważniejsze. Tego życzę Ci. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.